Siema, Cytron Detektyw na czas, a dzisiaj sobie gramy w Assassin's Creed Odyssey. I jesteśmy na jakiejś bezludnej wyspie, zapomnianej wyspie dokładnie. I tutaj jakiś gościu ma dla nas misję. Thank the gods you came. What happened? Where's the rest of your crew? Pirates! They killed most of us, but they took my brother. Please, you must help him. I'm not about to risk my neck or ship for some sailor's brother. Unless, of course, there's Drachmi involved. I'm not a sailor, I'm a carpenter. So is my brother. Our father taught us. Interesting. Our ship could use a carpenter. I've worked as a shipwright, repaired hulls with holes the size of Poseidon's fist. Please, save my brother, and I'll join your crew. Oh, to może być okej. Where can we find these pirates? There is an island, west of Euodia and south of Mount Helicon. I hear the sail from there. Co możesz mi o nich powiedzieć? I don't know. It happened so fast. Because of the war, there's more pirates about than ticks on a sow these days, but their camp can't be far. Okay. We'll find these pirates and rescue your brother. Dobra. Tam, okay, to tam sobie dopłyniemy na easy. Tylko na początku zanim misja. Na początku ważne rzeczy. Po pierwsze musimy przygotować ten statek. Jako rzecz priorytetowa, kurde. A po drugie wejdźmy sobie do świątyni. Grota na zapomnianej wyspie. Okej. Wow, panie! Cóż to się stało, jakaś pułapka. O, lepszy na pierśnik niż my mamy. Super, zawsze na progrze i... Nie tam. Coś jeszcze mamy na niskim levelu, a możemy na wyższym? No, my tutaj siódmy nie mamy, okej. Dobra, to później będziemy. Ale celem misji, dobra, czyli trzy skarby trzeba. Okej, jeden już znaleziony. Zobaczę, czy jeszcze tutaj coś jest. Kurczek, zejść na dół. No i co tutaj się dzieje? Chyba... Okej, dobra, jest. No kurde, zejdź debilko, zaraz. Nie to. Dawać mi ustawienia sterowania. Nie sklep. Opcje. Sterowanie. Zastosuj sterowanie. Chcę wspinaczka w dół. Zaraz zobaczę, czy teraz jest dobrze.
że niby co jeszcze robi kontrol takiego własnego? Opcje, sterowanie. No kurczę. O Jezu, bo to bardzo jakieś przeszkadzające jest. Okej, tak też można. O, lepszy łuk niż my. Mamy no to i cel. Bierzemy szybciutko. Na 8. 20 więcej. Oje. Co za różnica. Ale super, dobra, teraz jeszcze sobie przygotujmy tutaj. Tego siebie nie ma. Dobra, nie sądzę, żeby coś jeszcze było, więc dlatego płyniemy na drugą część. Co z tyłu jest? Osztyw mordę. Osztyw mordę. What in Hades was that? Doesn't look like I'll find out through this door just yet. Maybe another time. Czemu nie otworzysz? Jeszcze jeden skarb jest. Chyba, że przejdziesz sobie gdzieś naokoło. No i tam jest kurczę skarb, tylko ja go chyba nie zdobędę. A wspina się czy nie? Zaraz zobaczmy, czy jest jakiś perl, dzięki któremu będę mógł tam przejść. Ło, wow, nice, ale to jest dobre. To też jest dobre. Okej, okay, nice. Nice. To jest.
Kurczę, no nie wiem jak ja mam tam wejść. Chociaż w sumie mam. O nie. Wypływamy. Mam pomysł, jak mogę chociaż zobaczyć, co tam jest. Tak, urywek prawdy zobaczyć. Nie chcę to w tą stronę. To tutaj się od Janie Pawła. O, ty w mordę. To jest jakaś. Nie wiem, to jest jakiś easter egg czy co? Tam od góry można wejść. Dawać mi ten mapę. Jak mapa świata niedostępna, Jezu. Przynajmniej mam dostęp do drugiej skrzynki, ale nie, no to ja muszę ogarnąć. Gdzie to jest? Dobra, 200 metrów na E musi być statek. Tutaj nie ma przejścia, nie ma, okej. Ale co? Statek 200 metrów na E musi być. Co tu jest? Mamy więcej tak, tutaj tylko że 200 metrów. Tutaj jakaś wielka tajemnica. No i że nie być gdzieś tu. Tutaj nie widzę niczego. Gdzie jest E, gdzie jest statek? Czemu nie wskazuje statku? Zobaczmy, czy tutaj pod V cokolwiek mamy. Jednak ten odcinek nie będzie się nazywał to przygody na zapomnianej wyspie, tylko jakoś bardziej epicko. Nieodkryty spartańska władza, nieodkryty przywódca, to. My tu mamy i gdzie jest tam te iluminaty? Tutaj. Co to ma być? Ja się pytam. O, ty w mordę, znaleźliśmy kosmitów chyba jakiś.
Co to jest? Skrzynia pradawnych kosmitów. Co my znaleźliśmy? Jak to jacyś kosmici są? Zaraz, nagrywa się, super. Oż ty w mordę, nie wierzę. Normalnych kosmitów. Jeszcze tutaj przelotuję, ogólnie podwiedzam, nawet jak nie będzie już lutu, bo nigdy już nie ma. Kurczę, co on skacze tu? Wspina się do góry. Nie! Nie do wody! Wolicie coś? No przecież tutaj masz... No, wspinaj się po tej ścianie, Jezu, ale ja bym nawet to zrobił, kurczę. Masz jakieś upośledzenie ruchowo, nie wiem jakie. No co ty robisz? Co za idiotka, nie wierzę. No i wspina się, w czym pro... Jezu, co ty, co to od Janie Pawlasz? Bo nawet ja nie wiem. Co to od Janie Pawlasz, kobieto, co ty sobą reprezentujesz? Wespniesz się super. Uda ci, o Jezu, Jezu, posiedzenie. Okej, więc pójdźmy tak. Wejdziesz, super. A tam jakoś przeskoczysz. Czyli jak zwykle nie i kurczę spadasz i sobie życie odejmujesz. Co ty robisz, kobieto? Uspokój się. O. W ogóle nie wiem, czy tam coś jest. Tak, jest przejście, jest. Zaraz bardziej ogarnę, co jest tam w przejściu. Muszę strzałę jakoś tak sensownie wypuścić. O, właśnie tak. A nie, tutaj chyba to już koniec. Okej, no to odkryliśmy tajną bazę kosmitów. I to już taka... O, zaraz, to jest skrzynka chyba. To mi nikt nie powiedział. A, no niby jest... A, i tutaj mamy przejście jakieś tajne. A, no, tutaj jesteśmy po drugiej stronie tego. Co, to ja się pytam, ja przez co strzelałem strzałą? Co? Że niby co? Dawać mi karosa. Jak niedostępny, kurczę, no. Że tu niby kilka jest tych. Przecież ja tutaj byłem.
Stop, wyjaśnij sobie jedną rzecz. Tutaj jest to. Tylko, że tutaj nie ma wody. O lol. To jak ja... Okej. Okay. Nie do końca wszystko rozumiem dobrze. Jeszcze sobie sprawdzimy. Myślałem, że to już końcówka, to koniec odcinka, ale jednak nie. Wypłyniemy sobie na powierzchnię. Tutaj bliżutko jest. To jest mój statek. Dawać mi karosa. No i tutaj jest ta jedna ta wodna, w której byłem. Ale że niby jest druga, tak? No, zobaczmy sobie na mapę. Nie, to jest ta wyspa. Okej. Zapomniana wyspa. A co jeżeli weźmiemy szybko podróż, to do którego miejsca nas szybko podróżuje? O lol. A no tutaj. No to w sumie nie wiem co. Nie wiem co, nie wiem jak. To jeszcze myślę, że jeszcze z jeden lub dwa odcinki na tym to mi zajmie. A na razie to jeszcze sobie podejdę. O, tutaj piękny skok. Tu jest tak jakby ta zalana część, ale jest też niezalana część. A no i tutaj też jest to oko. No i pod tym okiem sobie przepływamy i wypływamy tutaj. I tutaj mamy drugie oko. O, będzie trza jakoś. Ale tutaj też jest powietrze od góry. Halo. 131 metrów i tak ciupka od tego. Nie wiem, nie wiem. Tutaj też jest powietrze doprowadzone. Nie ogarniam do końca tego. Jak, gdzie, kiedy to działa. Ale no, kurczę. To co odkryliśmy, to wow. Jak dla mnie bomba. O. Dobra, i teraz tak. Mam iść to tamtą stronę 50 metrów, tak? Wy mi każecie. No i to... No to jest... To jest to ewidentnie. Ej. O halo, halo Minecraft, co się tutaj dzieje? Mogę szybko podróż na statek, super, tylko...
Dobra, ostatni raz sobie wskoczymy i zobaczymy, jak jest to oko. Pokaż mi oko. W ogóle stąd nie mogę Ikarusa, mimo to, że nade mną jest wszystko ok. Tutaj jest oko, czyli to znaczy, że gdzieś tutaj jest też para, a tutaj nie widać pary, chyba że tam. Dobra, rzeczywiście może to być jedno i to samo, ale nie, no nie sądzę. Dobra, to w sumie nie mogę zapisać. Dobra, ale ja już będę kończył odcinek. Kurczę. Jeszcze jedno podejście. Tak i płyniemy. Dobra. To ja już kończę odcinek. Elo.